Jesteśmy dzisiaj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, gdzie trwają badania serca na pokładzie ambulansu medycznego Fundacji Amerykan Karsmania. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jest z nami też profesor Witkiewicz, który tutaj wszystkiego dogląda. Badania trwają. W jednym z gabinetów mamy badania EKG. Natomiast w drugim gabinecie będzie badanie USG serca. Tak. Pacjenci są przyjmowani? Na razie wszystko działa. W tej chwili przyjmowani są pacjenci. No to jest profilaktyka, ponieważ najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania chorobom jest właśnie takie badanie przesiewowe, żeby można było u chorych, to znaczy wykrywać choroby na samym początku. Wtedy można pomóc najbardziej. A tutaj mamy wykrywanie migotania przedsionków, a więc jeden z bardzo groźnych objawów, który może wystąpić w tej chorobie, czyli udar mózgu. Czyli profilaktyka udaru mózgu. Bardzo dziękujemy.